Siemanko moi drodzy, z tej strony Prezes Bernat, a dzisiaj coś nowego, dosłownie nowa seria z Farminga 17, pierwszy odcinek z nowej serii. Znajdujemy się na mapce Rolnicza Dolina V2. Mapa w takim polskim klimacie, nie do końca może aż taka mała, jak typowa polska wieś i tak dalej. Ale ja nie lubię aż takich bardzo małych map, więc ta mi przypadła do gustu. No i cóż dzisiaj będziemy robić? Najpierw was troszkę oprowadzę. Tu jest gospodarstwo, na którym ja sobie przesiaduję aktualnie. Tutaj sobie wejdziemy zobaczyć maszynki. Tu akurat jest prasa klas Roland 250. Tu mamy 60 turbo, 69 koni. Proxima 120 z turem, Fortera 150, co tu jeszcze mamy, tak na szybkości, beczkę wziąłem oryginalną, 8000 litrów garanta i rozrzutniczek Tytan 8K+. Tu mamy dwie przyczepki Pronar, 650 trójka i Metaltech 8. Tutaj mamy krówki. W tej chwili jest ich 20 sztuk, więcej mi się wydaje, że nie ma sensu i raczej będę zajmował się krowami w sumie, chociaż nie wiem jak to wyjdzie, bo no kusi mnie zająć się też jednak świniami, bo tego jeszcze u mnie na kanale nie było. Dobra, i patrzymy sobie na następny garażyk i tutaj Majorek 80, opryskiwacz oryginalny Amazonki, Sipma rozsiewacz, pług czwóreczka też oryginalny, talerzówka oryginalna, tutaj mamy Kuna Gruberek i Unia Kombi 37. I ogólnie no, chciałem połączyć to tak polsko-zagraniczna seria, żeby to była nie do końca tylko polskie mody i nie do końca tylko zagraniczne, żeby nie było za biedno i żeby nie było za bogato. No i dzisiaj chciałbym się zająć opryskami. Chciałbym opryskać rzepak. Zobaczymy jak to wyjdzie. Do tego oczywiście będzie nam służył Majorek 80. Opryskiwacz Amazonę. O kurwa, pięknie, idealnie. Przeszedł Majuna. I lecimy sobie. Nie wiem, czy tu jest napełnione. Chyba nie. Czyli zrobimy sobie inaczej. Pojedziemy sobie do sklepu. Kupię sobie szybko paletka, zbiornik z nawozem, oczywiście napełnimy sobie elegancko. I lecimy. Będziemy sobie pryskać rzepak. Tutaj mamy takie jedno fajne pole i tam jest drugie też rzepaczek. O kurde, tak troszkę ciężko będzie z tym polem. No ale dobra, rozkładamy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Koguciki już sobie wyłączymy. Sobie złożymy, ładnie obierzemy po fachowemu, jak ja to mówię. Kołosłupkę elegancko.
zginął na tym rzepaku po prostu. Cofamy sobie. Podniesiemy to dobrze. Dobrze. No i lecimy. Rzepaczek duży. Ja sobie podłoszę troszkę pojazdy. Prędkość to ja bym trzymał tak 8, powiem szczerze. Taka będzie najlepsza prędkość. I cóż, wracamy do nagrywania powoli. Będę się starał, żeby codziennie były odcinki z farminga, czy tam jeszcze z CS-a może coś wpadnie. Także no, liczę, że ta aktywność już teraz będzie codziennie. A co do tej serii, to wydaje mi się, że wyjdzie całkiem fajnie. Nie jest ona zbyt taka czysto polska, czysto taka malutka na samych 30-tkach, 60-tkach, bo ja powiem szczerze, nie lubię tak grać. Dlatego też widzicie, że te maszyny są nie za duże, ale już troszkę nowsze, troszkę bardziej zmodernizowane. No bo ja nie lubię tego, no naprawdę nie lubię, męczy mnie granie na samych 30-tkach i 60-tkach. Chociaż nie powiem, no bo mam bizonka tutaj, no ale to już tak miał być TC, ale wziąłem bizonka jednak, żeby ten klimat był, nie? Tym bardziej, że nie ma tu jakichś dużych pól, także na spokojnie. Tutaj sobie zrobimy wiedzy. Jeszcze zahaczymy te jedno pole. To jest rzepaczek tam dalej. Ale malutki ten majorek przy tym, nie? Ale powinien dawać radę, chociaż on jest mały gabarytowo. Bo u mnie Zetor 5340 u siebie na gospodarstwie. I mam rozsiewacz uni z nadstawkami i tam wrzucam po dwa big bagi, tam ogólnie wchodzi jakieś 1300 kilo by weszło, podejrzewam. No to ma już problemy, przydałby się tu jakiś obciążnik, bo przód już się podnosi, nie? No tutaj mamy 1200 litrów, także powinien sobie dawać radę ten majorek, chociaż on jest też lekki, nie? Zobaczymy, jak rzepaczek będzie sypał. Teraz po tych opryskach. Zobaczymy, jak bizonik wjedzie na pola. Dobra, tutaj sobie dopryskamy tą końcóweczkę. Wszystko przejdzie, przejdzie. Git. Tutaj mam końcóweczkę. Złożymy sobie, żeby nie było. Kubuciki muszą być. Pam, 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 pam. Dobra, lecimy. Ale ta kurwa, daj jeszcze majorek. Oj, oj, oj. Z której strony tu zacząć? A zaczniemy od tej sobie. Ogólnie mogę mówić jeszcze przez troszkę przez nos, bo jestem chory. Po tym wyjeździe w góry tam staram się lecieć, ale nie wszystko od razu przemija, więc troszkę ten głos może być taki przez nos. Troszkę mam katar. No ale nie poddajemy się. Trzeba nagrywać, nie można już marnować więcej czasu i lecimy z kolejnymi odcinkami, tak. Ale duży ten rzepak wyrósł. Wypadałoby go skrócić wcześniej, ale ktoś się nie skapnął. Teraz to już ja się za to wezmę, nie? A majorek, fajna sprawa. Taki nie jakiś
super wyposażony. Wydaje mi się, że to taki prosty ciągnik do takich lekkich prac, właśnie do nawożenia, do takich rzeczy. Także jak dla mnie naprawdę super taki ciągnik. Zazwyczaj takie ciągniki małe to one są do wszystkiego, tak naprawdę z tych mniejszych prac. One są i do opryskiwacza wykorzystywane, tak u mnie zetor, opryskiwacz, rozsiewacz, jakieś bronowanie, gdzieś pojechać po jakieś zboże do świń i tak dalej. Nie odpala się dżumbira, tylko leci zawsze zetorek, nie? Się wydaje, że nawet to na raz zabiorę, czy nie? Ja tak będę musiał przyjechać drugi raz przez środek. Także lajtowo. Tutaj się tak nie. Będę nagrywał takie odcinki 20-21 minut, nie więcej, bo będzie się to długo wstawiało. Po prostu i tak. Takie długie odcinki nie mają sensu według mnie, bo wątpię, żeby ktoś oglądał je całe bez przewijania i naprawdę słuchał, co ja mówię. Nie wiadomo, że każdy tam zobaczy sobie parę minutek i daje sobie spokój. Dlatego takie 20 minut to mi się wydaje, że to jest optymalna liczba minut, którą powinno się nagrywać odcinek. Ale tutaj mamy cyk. I przejedziemy sobie przez środeczek. Elegancio. Żeby nie było, że coś się ominęło. Ginie po prostu ten majorek, nie? W tym żółtym rzepaku. Ja to lubię, taki właśnie wygląd tych pól. W maju, jak to wszystko tak zaczyna kwitnąć, ten zapach i takie żółte pola, nie? Fajnie to wygląda. Zawsze jak się jedzie, takie żółciutkie pola, super. Mi się bardzo to podoba, powiem szczerze. A i ogólnie może coś powiem o mapce. Mapka bardzo mi się podoba, póki co. Są trzy grywalne gospodarstwa. Wiadomo, kury, krowy, świnie i owce. Bardzo fajnie rozwiązane to wszystko. Bardzo fajnie zrobione gospodarstwa. Pola nie za duże, nie za małe. Nie są za duże, ale też właśnie nie są takie malutkie jak na tych niektórych polskich mapach. Także mi się bardzo podoba takie wyśrodkowane to jest wszystko. Ukształtowanie terenu też całkiem spoko. Tak jak widzieliście, troszkę górek, troszkę dołków, nie jest to takie typowa nizina. A może tutaj sobie skoczymy. Jak widzicie, tutaj nam rośnie pszenica. Może i ją pryśniemy w sumie. Niech dostanie. RSM będzie, o. Też sobie lokniemy, mamy jeszcze troszkę czasu. Skończymy to pole, to może jeszcze zdążę wam pokazać gospodarstwo za świnkami. No wcześniej. Nie ma co. A, no i tak jak mówiłem w tym poprzednim odcinku z Gnojowicy miałem jechać właśnie na rzepaki, zobaczyć jak to wszystko wygląda. I powiem wam szczerze, że nie jest jakoś źle. Wiadomo, liście boczne dostały po dupie i nie wyglądają jakoś dobrze, ale sam stożek z zieleni się wygląda całkiem spoko, także wydaje mi się, że nie będzie problemów. Chociaż wiadomo, jeszcze zima może nas zaskoczyć i może przyrąbać jeszcze mróz. I to nie zły mróz, a w tej chwili nie ma okrywy śnieżnej, więc może zdarzyć się tak naprawdę wszystko. Ale oby nie,
bo na razie wygląda to całkiem fajnie, pomimo tego, że i tak wyrósł za duży na jesieni i bałem się o to po prostu, że ten stożek będzie zbyt wybujały i będzie wtedy, no, jakby nie patrzeć, bardziej narażony na te przymrozki. No. Sobie policzymy poprzeczniaczek. No i cóż, no i niedługo trzeba będzie wjeżdżać znowu za nim na rzepak, żeby to wszystko ładnie ruszyło. I oby nie było suszy, tak. No, znowu by było średnio. No, 3 lata suszy były, można powiedzieć. No, masakra. Nawet kukurydza na tych słabszych glebach niezasobnych w wodę, no, słabe plonowanie po 6-7 ton. Nie dawała sobie rady po prostu. Jęczmień też bez strzału. Teraz na pewno będę siał jęczmień jary. Także też bym chciał, żeby to w miarę na wiosnę szybko ruszyło wszystko. I nie wiem, może uda mi się nagrać coś z Reala, ale jeszcze wam nie obiecuję, nie będę wam zdradzał co. Ale jeśli się uda, to wydaje mi się, że będzie trochę takie coś nowego na kanale. A pojawiłoby się to mniej więcej za jakieś 2 tygodnie. Może 3. Zobaczymy, jeszcze wszystko jest do ustalenia. Dobra, i ostatni przejazd. Zobaczymy, co z tej pszenicy będzie. No, słoma się przyda do tych krówek. Także tutaj o pszenicę i o jęczmień musimy bardzo, bardzo dbać. A propos, to właśnie jęczmień tutaj ładnie w cenie mamy. Ja ostatnio do świnek mój już się skończył, więc musiałem troszkę dokupić. No i powiem wam szczerze, że życzą sobie naprawdę dobrze za jęczmień. Poszedł w górę i no ciężko jest z nim. Ogólnie nie ma go za dużo, a jak już jest, to całkiem drogi. No ale co, no trzeba kupić, tak. Coś muszą jeść, z czegoś trzeba paszę zrobić. To się tak jakoś nie są bardzo drogie te ceny wyprodukowania paszy teraz. O, dobra. Zwijamy sobie opryskiwacz, znaczy składamy. Wracamy na farmę. Tutaj sobie pojedziemy, żeby nie gnieść jakoś bardzo. Przejedziemy sobie przez silos i zobaczymy. To właśnie gospodarstwo ze świnkami chciałbym wam pokazać jeszcze. Tu zawsze tak się wjeżdża, że pojedziemy sobie tym. Zobaczycie sobie właśnie te gospodarstwo do świń. Też całkiem fajne. Naprawdę mi się podoba. Tam bizona trzymam, bo tu na tym gospodarstwie nie miałem żadnej takiej wiaty, która by to wszystko pomieściła. Dobra. I tu wam pokażę od razu bizonika. Tadam! Jest bizonik, oczywiście super, za to 56, czerwoniutki, z kabiną. Miał być z daszkiem, ale stwierdziłem, że nie będę się męczył w lato i zamontuję kabinę z sieczkarnią, z Płocka, z FMŻ-u oczywiście. No i tutaj mamy świnki, karmienie. Wyjdziemy sobie tutaj. Tutaj mamy pojenie. Gnojowica, oborniczek,
Tutaj możemy kupować łódkę na świnki, tak jak w hodowli angielskiej. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Tutaj też jest taka fajna wiata, gdzie można sobie poustawiać jakieś sprzęty. Tutaj mamy silosy, na tamtym gospodarstwie zresztą też mamy. Tutaj jak widać takie małe zachowane, tutaj to kurnik, tutaj jakiś taki mały garażyk i tu też taka wiata, żeby coś sobie wstawić. Tutaj oczywiście też garaż. No bardzo fajnie, mi się podoba. Pola nie są zbyt duże. Wygląda to, mi się wydaje, bardzo fajnie. No i cóż, tak to wygląda. Opryskaliśmy sobie rzepak, troszkę Wam pokazałem gospodarstwa, zobaczyliście mniej więcej, jak to wygląda. No i co, dzięki wielkie za oglądanie i na koniec, wiadomo, jeśli chcecie więcej, to bardzo proszę o łapki, o kliknięcie subskrybuj i tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami i ze wszystkimi moimi poczynaniami na tym kanale. Także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na więcej. Pozdro!